proszę Państwa, witam Was w kolejnym odcinku, ponieważ mamy nowy event, mamy teraz nad Spotlight. Mam zaproszenie od szemranego ziomka na Rock Rafa. Nie jest to częścią eventu, ale nie mieszkam spróbować złapać mojego, a raczej dostać mojej shiny trzeciej sztuki. Zakupię sobie ride pasiki za hajs, oczywiście jest. Więc przy okazji tego możemy zrobić w ten sposób, że ja powiem to i tamto i będą różne grafiki, na przykład się pojawiały na przykład na moim ryju przez ten czas. Musicie to przeżyć, że zobaczycie mniej mojej aparycji pięknej, ślicznej, ekskluzywnej, niepowtarzalnej. Więc event obecny trwa od 12, proszę Państwa, do 18 kwietnia, czyli od wczoraj, jak wy to oglądacie, do 18 kwietnia. I mamy, proszę Państwa, nowości, ponieważ to Getty Grandico z kwiatkami może być shiny, dzięki temu, że możemy go ewoluować, rozumiecie to? Ewoluować Pokemona w kwiatkach można, w końcu, nareszcie, po x lat. Togekiss taki również może, proszę Państwa, nam latać, popierdalać w kwiatkach i robić jeszcze lepszego charma niż robił dotychczas. Również, proszę Państwa, Lopuny też w kwiatku? Się upewnię. Tak, też może być shiny. Mamy nową legendę na rajdach, czyli Tapu Bulu. Jeżeli chodzi o Tapu Bulu, ja zrobiłem na razie jeden rajd i pierwszy rajd był szczęśliwy, bo dostałem zdrowe 9-8 IV. I pytanie, czy będę chciał robić tego więcej, bo jakoś tak super mega potrzebne to nie jest. Ale na pewno będzie jakiś Tapu Bulu, jeżeli chodzi o jakiś challenge na rajdach. Muszę to dokładnie sprawdzić, bo Tapu Bulu jest very easy. Przez to, że jest grass, jak i fery, dostaje super podwójne obrażenia od ataków typu potion, więc mega bedrill. Tutaj, proszę Państwa, swoim żądłem robi robotę. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o to, czy to jest shiny, to nie jest shiny. Czy to jest dobra IV? Wydaje mi się, że nie. Złapmy to, bo mamy jeszcze Bunnelby. Albo jak ktoś może chce, lubi, może powiedzieć sobie Bumblebee, Spotlight Hour, więc jeszcze tobie tutaj wykorzystamy ten Spotlight Hour. Do shiny checków. Sprawdźmy aparat z tego potwora. Mówiłem, że jest słaby. Nie jest shiny. No i tak tutaj będę sobie to tam łapał, wam opowiadał. Więc tak, proszę Państwa, mamy dwa razy więcej cukierków w zaklucie. Mamy połowę dystansu na wykluwanie jajek. Mamy podwójny czas działania Lucky Egga. Mamy specjalny, nowy oczywiście research. Już wam tutaj pokazuję, jak to się wszystko nazywa. Tutaj nie wchodzimy w special. W today wchodzimy. Mamy tutaj Spring into Spring 2022 Collection Challenge. Jak widzicie, Auto Catch od Brooka robi robotę i nie spotkałem jeszcze Chansey. Nie spotkałem jeszcze Chansey z wiankiem, z kwiatkami, proszę Państwa. Ona też może być shiny. Jej jeszcze nie spotkałem, więc po prostu nie mam jeszcze tego challenge'u gotowego. Ale przejdźmy sobie do omówienia tego, proszę Państwa, eventu. Mamy, proszę Państwa, Pokémona na dziko w takie jak Pikachu, Bunnelby, Eevee, Nidoran żeński, Nidoran męski, Wishmur, Jigglypuff na dziko. Tego jest pełno. Jeżeli mamy farta, to Togetic i Chansey. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o jajka, tutaj mamy Surprise, mamy jajka 2-kilometrowe, które są bardzo fajne, bo jest tam Pichu, Iglybuff, Azurill, Execute, Togepi, pierwsze stadium Chansey, Happiny, Munchlax, Chingilingi i, proszę Państwa, wisienka na torcie, jaką jest Riolu, które może być oczywiście shiny. Jeżeli chodzi o Pokemony, które mogą nas zaskoczyć podczas robienia field researchów, są to Pokemony takie jak Eevee, Pikachu, Bunnery i Chansey. A jeżeli chodzi o ten collection challenge, który wam pokazywałem, tam oczywiście jest do złapania Togetic z kwiatkami i on również, proszę Państwa, może być shiny. Tutaj ogólnie jest jeszcze, widzę, special research Ula Island Special Research, którego jak widzicie, ja nie posiadam. Chyba, że niżej. Ten Ula jest, dobrze, jest. Bo ja mam jeszcze Akala nieskończone z wcześniejszego i tu jest Ula, jest ok, jest, wszystko się zgadza, ja tego w ogóle jeszcze nie robiłem. Zrobię, jak będę miał, proszę Państwa, ochotę. Ale, proszę Państwa, to nie wszystko, bo będzie limitowany Research Day 16
kwietnia od godziny 11 do 14 czasu lokalnego, więc jak tutaj znowu widzimy, Niantic nie ogarnia, co to jest 3-godzinny event, a co to jest day, więc tutaj po prostu gołębie nam latają, miejmy nadzieję, że nas nie nasrają. Tak wygląda sytuacja. Jeżeli chodzi o ten limited research, limitowany research day, proszę Państwa, limitowana zadania na Pokestopów na Shiny Execute, będziemy mogli ewoluować, teraz uwaga, Execute'a, żeby zrobić Alolo Executora. Czujesz to? Na dziko Bulba, Chico, czyli Bulbasaur, Chikorita, Trico, Bellsprout, Tangela, Oddish, Sunkern, Paras i Seedot. I proszę Państwa, po ewolucji tego Executa w Executora, ta potężna palma nauczy się Draco Meteora. Czyli dzisiaj coś za dużo rymuje chyba. Nie wiem, powiedz o turnieju. Powiem tu również o turnieju, który mamy 1 maja, proszę Państwa. Kinguin. Kinguin, Gdańsk Metropolia, powered by AutoCatch Brook, powered by Basta Center Shop, powered by JBL and również Genesis, proszę Państwa. Od nich możemy liczyć na nagrody, nie tylko za nagradzane miejsca, ale również są różne, że tak to nazwę, quizy podczas takiego turnieju i również można zdobyć różne upominki, jak się zna na przykład odpowiedź na jakieś dziwne, trudne pytanie. Ja jeszcze pytań na ten event, znaczy na ten event, na ten turniej nie mam. Turniej to jest Circus Cup, jakby ktoś tam nie wiedział co i jak, to zapraszam na Discorda, tam wszystko, proszę Państwa, jest, na Facebooku też jest. Także wydarzenie na Facebooku macie niżej. Właśnie, jak to Aga mówi, tak, proszę Państwa, jest. A my sobie tutaj pójdziemy jeszcze sobie te Barrelby połapać i zrobimy sobie jeszcze masy Shiny check w innym miejscu, gdzie również tych królików, no bo jakby nie patrzeć, idzie nam Wielkanoc, więc Spotlight Hour jak najbardziej nam pasuje. Nóż, widelec, może jakiś królik będzie shiny. Proszę Państwa, my jesteśmy pod gmachem głównym Uniwersytetu Politechniki Gdańskiej, kurczę. I czas zrobić, proszę Państwa, ostatnie tutaj przebitki, jeżeli chodzi o, znaczy przebitki, ostatnie shiny checki, bo powiem Wam tak, pogoda jest dziwna, bo dzisiaj za dnia było jakieś przyjemne plus 10, a dzisiaj w nocy ma być minus 1, a jutro za dnia plus 15, czyli jak wy to oglądacie, to dzisiaj plus 15. Rozumiecie, o co chodzi, tak? I tu nic nie chce być shiny. Możecie odwiedzić wspaniały, najlepszy sklep z kartami. Tak, bo ja nie wiem, może nie wiecie, albo się nie domyślacie, ale w tym sklepie to jak robisz deala, to robisz deala ze mną, nie? Tak, i Basta wam pakuje paczki, w ogóle bastacentershop.com. Tak, już Aga wystarczy tego self-sponsoringu, a już wcześniej mówiłem, że jest, no, że jest shop. Nie mówiłeś. A nie, tylko mówiłem, że Basta Center Shop, no ale to chyba jest logiczne, nie? Są chyba logiczne. Są boxy z Brilliant Stars. Tak, dzisiaj byłem, proszę Państwa, u dystrybutora osobiście, zajechałem swoim lowem. Zajebałem dwa displaye i jest. I proszę Państwa, no wszystko jest, wszystko się zgadza, oprócz tego, że shiny się nie zgadza, no. Idzie Wielkanoc, królik nie chce być shiny, proszę Państwa. Ja dłużej nie mam zamiaru już marznąć, bo naprawdę robi się mega zimno, w cieniu jest mega. Ja Wam życzę udanego eventu. O, shiny. Aga włączyła go, czy ja sam spierdalam Alobank na rajowy.